czy jakieś zmiany, jakieś roszady, ktoś odejdzie, ktoś przyjdzie? Nie, na razie to, co mam, co, tym właśnie, co on tym dysponuje. Nie na miarę kogokolwiek ściągać. To związane z różnymi sprawami. Musimy poradzić z tym, co mamy. A jak pan realnie ocenia możliwości tej drużyny? Bo widział pan Politechnikę w akcji. No, oczekiwania w koszalnie są duże, ale na ile realne? Czy ta drużyna to jest taka drużyna, z którą chciałby pan pracować? Czy to jest to, co gra ta drużyna, to jest optimum? Czy można z niej wykrzesać jednak trochę więcej? Nie, powiem, że to, co przed nami, jaką plan, jaki plan postawił dla nas klub, jest realny dla tego zespołu. Вот. To wygrać, wejść prawie w czwórkę. Przy jednym warunku, przy jednym, jak dojdą wszyscy zawodnicy. Główne zawodnicy, które teraz mają kontuzję, to jest zawodnicy, które grają na drugiej linii. I to będzie wszystko w porządku i wtedy zespół będzie, wtedy mogą sobie spokojnie grać. No tak, ale te spotkania Politechniki, które pan widział, także jako trener Sambola Pczew, tak? Tak. Czy to było pana zdaniem to, co ta Politechnika może grać, czy może grać lepiej? Nie, no, i mogą grać lepiej. Mogą grać lepiej. To, co grali, jeszcze raz powtarzam, tylko w pewnym składzie. Jak dojdą te dziewczyny, które mają kontuzję, ten zespół może grać lepiej. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. No, już w ciągu dni nie zrobiłem 3 treningi. Środowiska waszego nie znam. Znam środowisko zespołu. Krótko, ale poznałem. Przez dzisiejszy sparing, który był bardzo szybko zorganizowany, żeby pokazać zespół. Na tym sparingu dzisiaj się dałem pograć wszystkim, żeby zobaczyć, sprawdzić dziewczynki, co mogą potrafić, w czym mamy problemy, na czym musimy pracować. No i to jest ważne dla mnie, że teraz naprawdę czeka na nas bardzo ciężki przeciwnik. No musimy grać. Tyle czasu na przygotowanie i wymyślenie jakiejś koncepcji gry dla tego zespołu. Ostatnio nie wiodło nam się najlepiej. Było kilka przegranych spotkań, jeden wygrany mecz w ostatnim czasie. No ale nie jest najlepiej, powiedzmy. Trzeba postawić ten zespół znowu i grać. No dzisiaj zauważyłem, że dziewczęta były jakieś spięte na meczu. Na treningach świetnie pracowali, ja zadowolony z treninga bardzo, ale wyszli na mecz, wyszli zupełnie ze spięty, nie wiedzieli co chodzi. Trzeba najpierw z tym poradzić. No i z drugiej strony, jak zaczniemy wygrywać, zrobi się lepsza atmosfera. Вот. A żeby wygrywać, trzeba popracować ostro. No i jeszcze raz mówię, nie mogę zrobić rewolucji w zespole, że nie mam czasu. W ogóle to mam tylko 3 dni do następnego meczu. Вот. Muszę po kawałkach wprowadzić i te zasady, które muszą być w czasie gry. Panie trenerze, to będzie trudny okres ten na początku tutaj u nas w Koszalinie, bo to są i trudne mecze ligowe i za chwilę też rozpoczyna się kolejna runda Challenge Cup. To nie będzie trudny, to będzie bardzo trudny. Ale podjąłem tą decyzję, podjąłem to wyzwanie i, no i muszę poradzić z tym. No, także nie ma innego wyboru. Liczymy na wsparcie kibiców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i wsparcie kibiców, was, wasze wsparcie. No a wsparcie będzie, jak dziewczyny zaczną grać. Ale uważam, że zaczną grać. Dobra, czekamy do piątek.